Krawców w tym mieście było wielu. Którego wybrać? Ferdynand nie miał w tych sprawach żadnego doświadczenia. Jeszcze nigdy w życiu nie szył sobie ubrania. Szedł więc wyprostowany, z głową zadartą do góry i rozglądał się po szyldach. Wreszcie przy jakiejś bramie zobaczył małą, skromną tabliczkę. Pierwszorzędny zakład krawiecki M.Dog. A, przynajmniej jakieś ludzkie nazwisko, mruknął. Tyle, że dziwne pisane. Kto wie zresztą. Może to nawet ładnie brzmi. Zaczął się zastanawiać. Bądź co bądź, takie dwa G na końcu wyglądają wytwornie. Gdyby tak sobie dodać gdzieś jakąś literę, na przykład Ferdynand, albo Ferdynand, albo Ferdynand, albo Ferdynand, albo całkiem po prostu Ferdynand. Trzeba to kiedyś wypróbować na papierze, postanowił Ferdynand. Zobaczymy, jak to wygląda napisane. No, bo bez tego nie można nic postanowić. Jak będę miał chwilę wolnego czasu, to się tą sprawą zajmę. Wszedł do bramy. Znalazł wejście do zakładu krawieckiego. Mimo woli obwąchał drzwi, a potem nacisnął dzwonek. Najważniejsza rzecz, pomyślał sobie, to powiedzieć dzień dobry. Jak uda mi się powiedzieć dzień dobry, to już dalej jakoś pójdzie. Był pewien, że potrafi to zrobić, a jednak miał w sercu trochę niepokoju. Drzwi otworzył pan Dog. Gdy zobaczył Ferdynanda nonszalacko opartego o framugę, ściągnął z łysego czoła okulary i nerwowo umieścił je na nosie. Pytające spojrzenie krawca zmusiło Ferdynanda do czynu. Dzień dobry panu, powiedział bardzo powoli, lecz zdecydowanym głosem. Dzień dobry. Z przyzwyczajenia odpowiedział krawiec. Zawsze odpowiadał dzień dobry, jeśli ktoś inny do niego mówił dzień dobry. Chciałbym zamówić u pana ubranie, powiedział Ferdynand. A pan ma na myśli siebie? Zapytał krawiec. Oczywiście, odpowiedział Ferdynand. Tak się bowiem dziwnie złożyło, że wyszedłem dzisiaj z domu bez ubrania, a nie chcę mi się wracać. Jestem zawalony robotą, powiedział krawiec. Musiałbym wszystko odłożyć. Niech pan to dla mnie zrobi, zawołał Ferdynand i swoimi wiernymi oczami spojrzał w zmęczone oczy krawca. Jednocześnie stwierdził, że mówi coraz płynniej. Krawiec był wyraźnie wzruszony. Otworzył szerzej drzwi i powiedział: pan będzie łaskaw wejść do salonu.